Michał Rogoziński, MMA.pl, a z nami Marcin Sianoc, który wniósł na wagę 118 kg. Tak, 118 kg. Będziesz prawie 4 kg cięższy. To będzie dla ciebie przewaga? No to jest moja waga tak naprawdę już na wybieganiu. To nie jest waga z siłowni tak naprawdę, tylko wydaje mi się, że przy tak ciężkich treningach, jakie miałem w Fankosie, no już ciężej byłoby dalej tam bić. Jakie mocne strony widzisz w swoim przeciwniku, bo Adam Pałasz też jest doświadczonym zawodnikiem? W Adamie Pałaszu co? No, będzie próbował mnie wypunktować, podejrzewam, że na dystansie. I tutaj widzę tylko w tym szansę u niego, że raczej nie będzie obalał, raczej nie będzie gdzieś mnie sprowadzał, dociskał do klatki, tylko będzie gdzieś próbował mnie wypunktować na dystansie. No powiedz mi, jak te przygotowania z Andrzejem Kościelskim, bo Andrzej w Ankos MMA ma bardzo dobry, chociażby Longera, czyli Andryszaka, który na pewno, z którym się przygotowałeś, więc powiedz, jak ten okres przetrenowaliście wspólnie? No tak, przyjeżdżałem do Ankosu, praktycznie całe przygotowania trenowałem z Michałem Andryszakiem, tam czasami dołączał Artur Głuchowski, raz przewinął się Jędrzej Maćkowiak, a jeżeli ich nie było, no to było kilku mniejszych zawodników, którzy gdzieś tam dochodzili do mnie. I oni wjeżdżali na świeżości. I takie miałeś zmiany partnerów, ale właśnie, bo pytałem o Longera, bo wiem, że jest gabarytowo dość podobny do ciebie i ma te ciężkie nogi, a z tego też co wiem, bo rozmawiałem z Andrzejem wczoraj, to ładnie ta wymiana wychodziła między wami. No tak, no nie chcę tutaj teraz się przechwalać, czy tam mówić, jak to było dobrze, ale sparingi były ostre, nie oszczędzaliśmy się. No tak, ja wytrzymałem to, Longer też to wytrzymał. Forma naprawdę jest wyśmienita. I mam nadzieję, że jutro to wszystko zaprocentuję. Bywało tak w twojej karierze sportowej, że sam czasami eksperymentowałeś z jakimiś rzeczami różnymi i powiedz, efekt był różny czasami. Czy teraz do tej walki masz taką pewność, że jakby sprawdzony schemat przygotowań, nic nie będziemy dodatkowo testować, żadnych rzeczy? Tak, zgadza się. Ja zawsze byłem tego zdania, że im więcej i po prostu im więcej się dorzuci do pieca, tym będzie większa moc, a tu jednak nie, jednak ze zdrowiem jest tak, że musi być gdzieś tam wszystko zbilansowane i właśnie przy Szymonie Bajorze, jak miałem walkę, tam przekombinowałem i skończyło się to, że w czwartej minucie kompletnie odcięło mnie, ja po prostu pierwszy raz w życiu tak się czułem. Tak, a gdy byłem do samego końca przy trenerze Andrzeju Kościelskim, wtedy no, forma była wyśmienita, zresztą to było widać przy Marcinie Ząbku. A tutaj gdzieś na tydzień wcześniej wróciłem do siebie, do miasta rodzinnego koło brzegu i po prostu gdzieś próbowałem jeszcze wygooglować, jak tutaj zbić tą wagę i no nie będę mówił teraz konkretnie, co zrobiłem, ale no widać było w czwartej minucie, jak mnie odcięło. Tego nie będziemy mówić, bo natomiast powiedz mi, predykcja na jutro, jak byś to widział, czy to jest tak, że oczywiście na ile gameplan możesz zdradzić, bo i tak tego, pamiętaj, tego nikt tak nie będzie oglądał. Spoko, no co, no trzeba po prostu cisnąć go, iść do przodu, nie dać się, żeby gdzieś mnie tam ustrzelił i wyczuć moment, obalać i tam szukać swojej szansy, jakiegoś krucyfiksa, Grand Poundu, czy jakieś tam balachy, czy kimury. No jednak mi się wydaje, że jestem od niego silniejszy i bardziej sprawniejszy w parterze i w zapasach. On jedynie co to może gdzieś mnie tam ustrzelić. Tylko tyle, tylko to widzę
to co on może zaprezentować. Słuchaj, trzymam kciuki, bardzo dziękuję za wywiad i, no i do zobaczenia jutro. Nie, dziękuję.